Dzień dobry, Adrian Stankowski, to jest telewizja Republika, program nazywa się Wolne Głosy, a witam serdecznie gości programu w studiu telewizji Republika, pan poseł Robert Gontarz, Prawo i Sprawiedliwość, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. I na łączeniu Skype pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050, Szymona Hołowni, witam serdecznie pana posła. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni panowie, szanowni państwo, no dzisiaj sporo zamieszania zrobiła poranna wypowiedź byłego marszałka Sejmu, byłego ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego. Zobaczmy tę wypowiedź, żebyśmy no, mieli obraz tego, co się stało. Wtedy, gdy ja mówiłem, że Putin robi dziwne aluzje, a Żyrynowski nam wręcz proponuje rozbiór Ukrainy, to zrobiliście z tego aferę. A dzisiaj się okazuje, że Rosjanie nadal nam to proponują, nadal w swojej propagandzie używają tego argumentu. Kto miał rację? Propaganda, tak. A myśli pan, że to była realna sugestia? No, oni byliby w niebo wzięci, gdyby Polska chciała wziąć udział w rozbiorze Ukrainy. Wierzy w to, że... Tak jak byliby w niebo wzięci, gdyby zrobiły to Węgry. A pan wierzy w to, że rząd PiSu przez moment myślał o rozbiorze? Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, wtedy, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. I gdyby nie bohaterstwo Zelenskiego i pomoc Zachodu, różnie mogło być. Wypowiedź Radosława Sikorskiego nie różni się niczym od rosyjskiej propagandy. Były minister spraw zagranicznych musi ważyć słowa. Oczekuję wycofania tych haniebnych stwierdzeń. Wzywam opozycję do odcięcia się od deklaracji Radosława Sikorskiego. Tą wypowiedzią już się zainteresowała rosyjska propaganda. Ja tylko sprostuję jedną rzecz, która padła z ust Radosława Sikorskiego o tym, że te propozycje dotyczącą rozbioru Ukrainy miał według Radosława Sikorskiego, cytowanego przez Politico, miał to zaproponować Władimir Putin premierowi Tuskowi i to relacjonował wtedy Radosław Sikorski, a nie jakąś wypowiedź pana Żyrynowskiego. Pan poseł Mirosław Suchoń, panie pośle, no jak pan się odniesie do tych słów, do wezwania premiera Mateusza Morawieckiego, bo to jest kolejna wypowiedź Radosława Sikorskiego, która no nie wiadomo jak ją traktować, czy pan Sikorski, cytując samego Sikorskiego, był na proszkach, czy na pensji jest. Jak pan to traktuje? No to już pan redaktor musi sam ocenić i prawdopodobnie nasi widzowie. Natomiast ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nie wierzę w to, że jakikolwiek rząd w ciągu ostatnich 30 lat rozważał taki scenariusz, który mógłby dotyczyć jakiegokolwiek udziału w jakimkolwiek obcinaniu niezależnego państwa ukraińskiego ze swoich ziem. Absolutnie jestem przekonany, że w dzisiejszych czasach takie myślenie jest absolutnie niedopuszczalne. Powinno być karygodnie napiętnowane. Przykładem takiego myślenia jest Rosja i myślę, że wszystkie państwa demokratyczne z Polską również pokazały po tej zbrodniczej agresji Rosji na Ukrainę, jakie są dzisiejsze standardy i jak te państwa będą postępować w stosunku do oczywiście pan poseł ma rację, tylko ja bym chciał się spytać, jak traktować słowa Radosława Sikorskiego i standardy w polskiej polityce, bo to jest coś, co nam wszystkim wyrządza ogromną szkodę. No ja powiem tak, że ciągle słyszę takie przerzucanie się jednej partii, największej partii opozycyjnej z tą partią, która rządzi, taką narracją, że wy jesteście prorosyjscy, wy jesteście proniemieccy. No oczywiście jest to część polityki i wydaje mi się, że dzisiaj w tym kontekście należy odczytywać te słowa. Aczkolwiek nie wierzę w to i chcę to od razu bardzo wyraźnie powiedzieć, nie wierzę w to, że jakikolwiek rząd, nawet tak zły rząd, jakim jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, który niszczy Polskę, niszczy polską gospodarkę, naprawdę robi wiele złego naszemu państwu, ale nie wierzę w to, że oni nawet przez chwilę rozważali
to, że Polska mogłaby wziąć jakikolwiek udział w tego typu pomysłach. No po prostu nie jestem w stanie w to uwierzyć. Rząd z pewnością, zupełnie nie zakładam, że w ogóle to jest możliwe, ale jak traktować i zwracam się do pana posła Roberta Gontarza, jak traktować takie wypowiedzi, bo to jest coś, to nie jest pierwsza, ani obawiam się ostatnia wypowiedź Radosława Sikorskiego, która idealnie wpisuje się w rosyjskie scenariusze. Znaczy, pan redaktor, pytając pana posła Suchonia, bardzo dobrze zadał pytanie, czy to proszki, czy to pensja. Bo rzeczywiście, no jeszcze jest trzecia opcja, może głupota. Ale tutaj o głupotę chyba bym nie podejrzewał, ale te dwie opcje naprawdę są realne i tylko je można brać w tym momencie chyba pod uwagę. Bo szanowni państwo, to nie jest pierwszy raz, kiedy Radosław Sikorski zachowuje się w ten sposób. Pamiętamy sytuację, kiedy podziękował Stanom Zjednoczonym za wysadzenie Nord Stream 2. No wtedy to obiegło natychmiast rosyjskie media, rosyjska propaganda wykorzystała to bardzo szybko. Także w ONZ-cie przedstawiciel Rosji pokazywał ten tweet Radosław Sikorskiego. Dziś rzeczniczka MSZ-u Rosji mówi o tym, że Radosław Sikorski jest orędownikiem prawa międzynarodowego. Czyli rosyjski MSZ chwali Radosława Sikorskiego. Zresztą to jest nie pierwszy raz, kiedy takie ścisłe relacje między rosyjskim MSZ-em a Radosławem Sikorskim występują, bo przypomnę, to jest człowiek, który zaprasza Ławrowa na szkolenie naszych dyplomatów. Jeśli przypomnimy sobie wypowiedź Radosława Sikorskiego z 2014 roku do przedstawicieli Ukrainy, podpiszcie albo wszyscy zginiecie. Jeśli dodamy te wypowiedzi i jeśli zastanowimy się nad innym wątkiem, który jest związany z Parlamentem Europejskim, czyli tą ogromną korupcją, która tam jest i tą wypłatą 800 tymi dochodami Radosława Sikorskiego, 800 tysiącami euro, które ma nie z pensji europosła, no to pojawia się naprawdę zasadne pytanie, skąd ma te pieniądze i dlaczego tak bardzo wspiera rosyjską narrację? Przecież te słowa mogą być wykorzystane także na Ukrainie. Rosyjska propaganda może puszczać tę informację Ukraińcom, żeby ci usłyszeli, że ci Polacy bronią Ukrainy, dlatego że Ukraina się, pomagają Ukrainie, dlatego że Ukraina się broni. A tak naprawdę chcieliśmy dokonać rozbioru. Jak wielkich szkód może to doprowadzić? Ja tylko przypomnę, jak były Mistrzostwa Świata i komentator, który komentował na Ukrainie właśnie te mistrzostwa i w momencie, w którym Szczęsny obronił strzał Messiego, to tam była euforia, jakby grała to ich reprezentacja. To pokazuje, jak ścisłe relacje są dziś między Polską a Ukrainą, jak Ukraińcy są wdzięczni Polsce. I takie coś, takie wypowiedzi mogą tylko i wyłącznie szkodzić. I dziwi mnie to, że pan poseł Suchoń nawet jednym słowem nie skrytykował pana Radosława Sikorskiego. No, jeśli chcieliście pokazać, że jesteście niezależnym bytem od Platformy Obywatelskiej, to pan zrobił absolutnie wszystko, żeby w tym momencie powiedzieć, że Platforma Obywatelska Polska 2050 to jest jedno i to samo. Trzeba jasno powiedzieć. Takie słowa są złe. Jednoznacznie złe, a nie jakieś takie wymyki stosować. Nie wolno takich rzeczy mówić, bo Rosja to wykorzystała. Rosyjski MSZ, rosyjskie media wykorzystują wypowiedź Radosława Sikorskiego, co jest skrajnie niekorzystne. I dziś, jeśli Platforma Obywatelska ma choć odrobinę odwagi, to natychmiast powinni tego człowieka wyrzucić. I pojawia się jedno pytanie, bo pan Donald Tusk i ogólnie w mediach pojawiają się takie stwierdzenia, że być może Platforma będzie chciała wzmocnić swoje listy europosłami. To ja myślę, że oni tymi europosłami to raczej tych swoich list nie wzmocnią, bo no, takie mają właśnie kadry. To ja ponawiam pytanie do pana posła Suchonia, bo to nie jest wypowiedź jakiegoś tam, przepraszam, publicysty, czy posła z czwartego rzędu, tylko to jest były marszałek Sejmu. To jest były minister spraw zagranicznych. Naprawdę, takie wypowiedzi są cytowane na całym świecie i jeżeli my mamy nie ponieść szkody, my Polska, to konieczne byłoby stanowcza reakcja właśnie po stronie opozycyjnej. Ja myślę, że pan poseł musi jednak pamiętać o tym, że nie wszyscy po stronie opozycyjnej są Platformą Obywatelską. Nie ma tu przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, a pan poseł nadal dyskutuje z przedstawicielem Platformy Obywatelskiej. Czas się obudzić, panie pośle. Jest pan ja, w panie pośle, Telewizji mam Republika. Wrażenie, że ja być rozmawiam z przedstawicielem Platformy Obywatelskiej. Być może pan wcześniej był w trochę innym programie i jest pan niejako w tym tunelu myślowym, ale proszę się obudzić. Zmiana studia, zmiana telewizji. Jesteśmy w Telewizji Republika. Natomiast panie redaktorze, oczywiście też warto przypomnieć, że Radosław Sikorski był ministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, był ministrem
obrony narodowej. Tutaj, panie pośle, no trzeba chyba posypać głowę popiołem, jeżeli pan uważa, że to był zły minister, jeżeli pan uważa, że Jarosław Kaczyński, premier, wtedy popełnił błąd, zapraszając Radosława Sikorskiego do swojego rządu, no to trzeba te słowa krytyki skierować wobec Jarosława Kaczyńskiego. Nie rozumiem, dlaczego pan tego jeszcze nie zrobił, skoro uważa pan, że to była bardzo zła decyzja. No, pan tylko... poseł Robert Gontarz, to ja jeszcze jedną rzecz poruszę, bo w czwartek bodajże, co do dnia mogę się mylić, pan Radosław Sikorski w telewizji mówi, że był w Davos na zaproszenie banku amerykańskiego, dla którego zbierał opinie polityczne. No to tym się powinien polityk zajmować, przepraszam, no naprawdę to jest coś bardzo niepokojącego, bo to nie jest rola polityka. No zdecydowanie, to tutaj najpierw jednym zdaniem, no Radosław Sikorski nie był taką osobą, jaka powinna być w rządzie, dlatego że został z PiS-u wywalony i tego człowieka już w Prawie i Sprawiedliwości nie ma. De facto, panie pośle, doskonale pan zdaje sobie sprawę, że w praktyce tak było. I tutaj pan poseł mówił, że... Pana kolega partyjny, i pan poseł tutaj powiedział coś, pan poseł tutaj powiedział coś takiego, że ja myślę, że rozmawiam z posłem Platformy Obywatelskiej. Wie pan, ja naprawdę myślę, że ja rozmawiam z posłem Platformy Obywatelskiej. Logo inne, ale był rzeczywiście pan posłem tejże partii, ale widać, że pan nic nie zmienił. No, ani słowem nie skrytykował pan tej, ani jednym słowem nie skrytykował pan tej wypowiedzi, co pokazuje, że tak naprawdę Polska 2050, Platforma Obywatelska, jedno i to samo. Ale tutaj odnosząc się do pytania, ale jeśli mogę, odnosząc się tutaj do pytania pana redaktora. Panu posłowi udzielę głosu, dobrze? Pan poseł Gontarz okłamał. Za chwilę panu udzielę głosu, panie pośle. Dlaczego pan kłamie? Nie startował pan z list Platformy Obywatelskiej? Startował pan z list Platformy Obywatelskiej? Nie startowałem z list Platformy Obywatelskiej. A z jakich list? Nigdy nie byłem członkiem Platformy Obywatelskiej. A to z jakich list pan się dostał do Sejmu? Czyli tak, ta koalicja obywatelska to nie miało nic wspólnego z Platformą Obywatelską. Dobrze, ale przejdźmy do meritum. Rzeczywiście, bo tutaj członkiem koalicji była również tam. Tak, pod nóżkiem Platformy, dokładnie. Jeśli możemy do tematu, bo tutaj pan poseł bardzo się został urażony tym, że ma związki z Platformą Obywatelską, ale... Buta i arogancja absolutnie nieuzasadniona, biorąc pod uwagę, jak pan przykłada rękę do niszczenia naszego państwa. Dobrze, za chwilę panu udzielę. Halo, tu ziemia, panie pośle, hop. W tym, co pan mówi. Panie pośle, udzielę głosu. Kończy pan poseł Gontarz. Ten bardzo, bardzo słusznie postawiony wątek odnośnie tego, że pan Radosław Sikorski mówił o tym Banku Światowym. I tutaj dwie rzeczy. No albo rzeczywiście pracuje nie tak, jak należy i zbiera informacje dla jakiegoś podmiotu, któremu nie powinien służyć, a raczej powinien służyć Polsce. Albo z drugiej strony ogromna megalomania. Wiemy, że Radosław Sikorski musi jakąś tam tą swoją osobę bardzo pompować, żeby tylko został jakoś zauważony, żeby jego rola była jakoś dostrzeżona, więc albo megalomania, albo służba no nie tym, którym powinien w danym momencie, bo on Polskę reprezentuje. Pan poseł Mirosław Suchoń, panie pośle, sprawa leopardów. Niemiecka minister spraw zagranicznych mówi, że Niemcy nie będą stawiały przeszkód, jeżeli Polska będzie chciała przekazać te broń Ukrainie. Nie wiadomo, jak to co prawda interpretować, bo co to znaczy, nie będzie stawiała przeszkód, ale no, był taki obraz i to w całych mediach całego świata, od Al Jazeera przez media chińskie, naprawdę cały świat tym żył. Polska naciska na przekazanie leopardów Ukrainie, a Niemcy mówią nie. Pana zdaniem, co jest powodem takiego postępowania i co będzie w przyszłości, bo to jest jawnie polityka no, stojąca w sprzeczności już nie tylko z polską polityką, ale również z amerykańską. No myślę, że amerykańskie naciski widać, że skutkują i jestem przekonany, że jeszcze kilka dni i one poskutkują. Natomiast to nie jest problem tylko niemiecki. Jest problem także z częścią państw, które na przykład nie chcą przekazywać amunicji. Tutaj była mowa w tym kontekście o na przykład Szwajcarii. Więc widać wyraźnie, że te technologie wojskowe, które są tworzone przez niektóre państwa, one rzeczywiście są przedmiotem jakiejś takiej obawy o to, że być może, no nie wiem, nie sprawdzą się na froncie, czy no ciężko powiedzieć. Na pewno
Polska, a Polska 2050 to bardziej by chciała prowadzić politykę podobną do Stanów Zjednoczonych czy do kanclerza Scholza? No bo w perspektywie jest koalicja z Donaldem Tuskiem kojarzonym jednoznacznie z kursem proniemieckim. Panie redaktorze, no na pewno nie będziemy iść kursem prorosyjskim, tak jak to niektórzy przedstawiciele rządu Prawa i Sprawiedliwości, na przykład likwidując przetargi, na przykład na Karakale postępowali, albo podważając zaufanie naszych sojuszników, dokonując włamania do jednej z jednostek NATO, która miała zajmować się wywiadem, białym wywiadem co prawda, ale jednak niezwykle ważną działką. A wie pan, że tam w tych pomieszczeniach było logo FSB, Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Wie pan o tym? Nie wiem, skąd pan redaktor ma informacje na temat tajne. Mam, bo pisałem o tym. No być może, nie wiem skąd pan redaktor miał te informacje, skoro to była jednostka tajna. No właśnie, więc pytanie jest takie, w jaki sposób, panie redaktorze, wypływają informacje, które powinny być informacjami chronionymi. Jeżeli tam były tego typu informacje, które stanowiły tajemnicę i mogły zagrozić bezpieczeństwu państwa. I zdjęcia państwa, generała Pytla w czapeczce rosyjskich matrosów też tam były. To ja je opublikowałem. Wie pan, ja pamiętam, jak pan Macierewicz publikował również dane naszych żołnierzy wywiadu, którzy zostali w ten sposób narażeni na bardzo poważne konsekwencje, łącznie z utratą życia. Tak, to ale było o leopardach mieliśmy rozmawiać. Ja wiem, panie redaktorze, jeżeli temat jest niewygodny, to zmieniamy na leopardy. Nie, to pan tak, zmienia. Oczywiście będziemy wspierać Ukrainę tak tylko, jak będzie można, aby ona odzyskała swoją państwowość. Ale tak jak Niemcy, czy tak jak Stany Zjednoczone? Uważam, panie redaktorze, że to pytanie, biorąc pod uwagę udział Polski 2050 w debacie publicznej, stanowcze wsparcie dla państwa ukraińskiego, które deklarujemy od pierwszego dnia tej zbrodniczej agresji, jest naprawdę pytaniem absolutnie nie w porządku. Zresztą również u pana w studiu na ten temat rozmawialiśmy. Dwie minuty nam zostało, pan poseł Robert Gontarz. Będziemy wspierać Ukrainę aż do zwycięstwa nad zbrodniczym reżimem rosyjskim. O, to jest jasna deklaracja. Pan poseł Robert Gontarz, no coś nam mówi ta sprawa, niemiecka postawa wobec przekazania broni pancernej Ukrainie. No ale też nam mówi coś, że tutaj pan poseł Suchoń nie potrafił ani jednym zdaniem po raz kolejny skrytykować, tym razem Niemiec. To też jest dosyć znamienne, ale rzeczywiście w tym momencie widzimy, że Niemcy ociągają się, a de facto, panie pośle, ja panu nie przerywałem, a de facto kupują czas Rosji, żeby ta mogła się przegrupować. To w tym momencie ten czas odgrywa naprawdę ogromną rolę, bo służby różnego rodzaju podają te informacje, że Rosja szykuje się do kolejnej ofensywy, zwiększonej, dlatego trzeba zrobić jak najwięcej i jak najszybciej. Dlaczego Niemcy tego nie chcą zrobić? No tu pojawia się pytanie, czy te wpływy rosyjskie w Niemczech są naprawdę na tyle silne, że czy tam są jakieś haki na poszczególnych polityków, czy jednak Niemcy dążą do tego, żeby stworzyć takie dwie kolumny w Europie, kolumnę Niemiec, rosyjską, która będzie po wojnie dalej łączyła ten kontynent, bo do tego Niemcy i Rosja przecież od wielu, wielu lat dążą. Miejmy nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy i Polska będzie robiła absolutnie wszystko, żeby tak nie było. Ale tutaj też, panie redaktorze, pozwoli pan, że się odniosę tutaj do pana posła, który atakował chociażby pana ministra Macierewicza. Czy pamięta pan przedstawicieli opozycji, którzy wszyscy wtedy krytykowali Wojska Obrony Terytorialnej? Jedni mówili, że to są narodowcy biegający po lesie. Drudzy mówili, że to są weekendowcy w mundurach. Okazało się, że te Wojska Obrony Terytorialnej są niezmiernie istotne, niezmiernie skuteczne. Te odpowiedniki Wojsk Obrony Terytorialnej na Ukrainie. To jest bardzo ważne. Szkolone przez polskich specjalistów. Kiedy zresztą dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej powiedział, że nauczymy lekką piechotę walczyć z czołgami, wtedy wielki śmiech, wielki atak na pana generała broni Kukułkę w związku z tymi jego słowami. Co się okazało? Na Ukrainie okazało się, że odpowiednio wyszkolona piechota z dżawelinami, z piorunami potrafi niszczyć czołgi. W związku z tym, no to kto miał rację? No my mieliśmy rację. Te karakale, które w większości stoją, bo nie mogą latać, bo są niesprawne. W związku z czym... Nie stoją w Polsce. Na szczęście nie stoją w Polsce. Poza tym, jeśli mówimy o kolejnych rzeczach, no to przecież za rządów naszych poprzedników likwidowano jednostki wojskowe, teraz odtwarzamy, chociażby Ostróda, chociażby powiat Iławski. I to są te działania, które podejmujemy i też wspieramy Ukrainę, bo Ukraina musi
się wygrać, to jest naszym celem i robimy to od pierwszych dni. A ja muszę postawić kropkę. Bardzo dziękuję za to spotkanie gorące na łączeniu internetowym. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Dziękuję serdecznie, panie pośle. I w studiu Telewizji Republika pan poseł Robert Gontarz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję również, za rozmowę. Również serdecznie. Za chwilę Wolne Głosy Zagranica, program, który poprowadził Michał Trześniewski, a ja zapraszam na godzinę 19:10, Dziennikarski Poker.